Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was w kolejnym specjalnym odcinku, chociaż w sumie można powiedzieć, że w nowej serii odcinków, czysto tematycznych. Z tej strony jak zawsze Oskar Stefański, a to są Rubieże Świata w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Będziemy dzisiaj rozmawiać o regionie, o którym jestem przekonany, że większość z Was nie wie praktycznie nic, albo wie bardzo wybiórcze rzeczy. Mianowicie chodzi o Azję Centralną, o ten taki centralno-azjatycki obszar poradziecki, który ma ze sobą mocno powiązaną historię, a często wytyczone bardzo sztuczne granice, to kompletnie nie będące granicami etnicznymi, przez co dochodzi w tych państwach do różnych sytuacji. A razem ze mną są stały bywacz, czyli Szymon Ostrowski. Dzień dobry, witam serdecznie. I nasza ekspertka w zakresie Azji Centralnej, Paulina Filkowska. Witam serdecznie, nie wiem czy ekspertka, ale tak, bardzo lubię Azję Centralną. Tak, więc będziemy rozmawiali dokładnie o tym zakresie. Nasz cały temat podzieliliśmy w ten sposób, że będziemy najpierw rozmawiać o relacjach tych państw między sobą. Będziemy też je pokrótce przedstawiać. Następnie przejdziemy do rywalizacji rosyjsko-chińskiej w tym regionie, bo to są w zasadzie dwa państwa, które najmocniej oddziałują na cały ten region, a potem przejdziemy do innych państw, które też chcą cokolwiek działać w tym regionie. No i oczywiście klasycznie zakończymy niczym innym jak zakończeniem, czym można zakończyć. Zatem pierwsza sprawa jest taka, że chciałbym po prostu wymienić, o jakich państwach będziemy mówić. To są to tak kolejno od, można powiedzieć, lecąc od północy, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan i teraz przechodząc na wschód, Kirgistan i Tadżykistan. Są to państwa, które w zasadzie ich granice były wytyczone przez komunistów rosyjskich, przez co, tak jak już wcześniej wspomniałem, są to granice sztuczne, są to granice często nieetniczne. W wielu tych państwach zamieszkują również inne ludy, nie są to państwa jednolite, są to państwa często wielonarodowe, wieloetniczne, wielojęzykowe, co też jest bardzo istotne, bo to nie są państwa, nie są narody i ludności posługujące się tylko jednym językiem, ale też wieloma innymi, z czego takim, można powiedzieć, językiem międzynarodowym dla tego regionu był przez bardzo dużą część historii język rosyjski. To jest też bardzo istotna sprawa. Zresztą część z tych państw wciąż uznaje cyrylicę jako nadrzędny alfabet, przez co tutaj widzimy, jakie te państwa mają ze sobą powiązania. Dodatkowo łączy je też, co by nie mówić, religia ludności zamieszkującej tam. Oczywiście prawosławie poprzez wpływy radzieckie jest tam relatywnie silne, jak na państwa muzułmańskie, do których teraz przechodzimy, gdyż wszystkie te państwa są poniekąd muzułmańskie, ale są też bardzo mocno sekularyzowane. Nie są to państwa wyznaniowe, w których religia odgrywa najważniejszą rolę w życiu. Bardziej trzeba powiedzieć o tym, że co trzeba powiedzieć, są to państwa o bardzo scentralizowanej władzy, żeby nie powiedzieć, że to są dyktatury, państwa autorytarne, a w przypadku jednego gagatka, mianowicie Turkmenistanu, państwo wręcz totalitarne, co zresztą o tym będziemy opowiadać. I myślę, że po takim wstępie moglibyśmy przejść do takiego nieco szerszego opisu tych poszczególnych państw, więc najpierw chciałbym, abyśmy zajęli się relacjami między nimi, a tutaj w zasadzie najbardziej powinien nas interesować Kazachstan. Więc chciałbym, żeby ktoś troszeczkę więcej opowiedział o tym, co by nie mówić, największym państwie tego regionu i relacjach z resztą. Tak, Kazachstan jest niewątpliwie liderem, jeśli chodzi o Azję Centralną. Gospodarka państwa jest w sumie większa niż gospodarki pozostałych republik Azji Centralnej razem wziętych. Ma też największe terytorium. Państwo to cechuje taka wielowektorowa polityka. On w sumie stara się utrzymać dobre kontakty ze wszystkimi i sąsiadami, jeśli chodzi właśnie o region, ale też z mocarstwami, jak z Rosją czy z Chinami. Też silnie się w ogóle angażuje w integrację, jeśli chodzi o region. Jest członkiem OBWE od 1992 roku.
No, zaledwie rok wcześniej w sumie uzyskał niepodległość, a pierwszy prezydent Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew, rozpoczął reformy, właśnie których celem była taka budowa tej kazachskiej państwowości, przejście do gospodarki rynkowej, czy właśnie stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i po prostu wzmacnianie tej tożsamości narodowej Kazachów. Wtedy też stała się właśnie priorytetem ta wielowymiarowa i pokojowa polityka zagraniczna. Kazachstan włącza się też w globalne działania na rzecz pokoju, stabilności czy bezpieczeństwa. No jest takim państwem o największym potencjale, wydaje mi się, mogę tak powiedzieć, w regionie, też chociażby poprzez dużą ilość surowców, czy to ropy naftowej, czy to gaz, czy uran, ale też właśnie poprzez tą politykę, bo też musimy pamiętać, że Azja Centralna to jest region wyjątkowo niestabilny, stanowiący duże zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Te odgórne narzucone granice, o których wcześniej wspomniałeś właśnie, Oskar, konflikty o surowce, rządy władz poszczególnych państw i odmienne strategie przyczyniają się właśnie do pogłębienia tej rywalizacji między republikami centralnoazjatyckimi. Jeżeli chodzi o Kazachstan, to właśnie za rządów wcześniejszego prezydenta Nazarbajewa i też wcześniejszego prezydenta Uzbekistanu pierwszego, Islama Karimowa, no obie te republiki w sumie rywalizowały ze sobą o po prostu odgrywanie roli mocarstw regionalnych, angażując w ten spór też pozostałe państwa regionu. Ta rywalizacja odbywała się na poziomach i społecznym, i państwowym. Jest też ona jednym z powodów historycznie zdeterminowanego negatywnego stosunku do siebie nawzajem, jeżeli chodzi właśnie o Kazachstan i o Uzbekistan. No i też dodatkowo oczywiście tutaj wchodzi kwestia geopolityki. Oba państwa uważają siebie za lidera po prostu regionu. Kazachstan na pierwszym miejscu stawiał rozwój gospodarczy oraz dobre stosunki z innymi państwami. Uzbekistan zaś, właśnie jeszcze tutaj zaznaczę, że to było za wcześniejszego prezydenta Islama Karimowa, preferował metody siłowe, różnorodne jakieś formy nacisku, czy właśnie groźby użycia siły bądź jej użycie. Jeżeli chodzi jeszcze może właśnie o tą rywalizację, powiemy o niej trochę więcej. No, kwestią napędzającą tę rywalizację w regionie właśnie było to podejście Uzbekistanu do integracji regionalnej ogólnie, bo też warto zaznaczyć, że Islam Karimow prowadził taką izolacjonistyczną politykę wobec państw, blokował właśnie wszelkie tutaj procesy integracyjne, czy właśnie jakieś możliwości nawiązywania współpracy. Też przede wszystkim wyrażał negatywny stosunek do działań integracyjnych państw regionu z Rosją, o czym potem pewnie jeszcze powiemy więcej. Też te idee właśnie zjednoczeniowe nie spotykały się z przychylnym nastawieniem pozostałych republik, co po prostu no, generowało wiele sporów. Co jeszcze więcej mogę powiedzieć na ten temat? No, Uzbekistan chciał się określić jako centrum regionu, prowadząc stosunki ze swoimi sąsiadami z pozycji siły właśnie, wykorzystując położenie swojego kraju jako ośrodek nacisku politycznego na sąsiadujące państwa. Też ten dostęp państw Azji Centralnej do rynków regionu właśnie był często uzależniony od stosunków z Taszkentem. Trochę odbiegłam w sumie od Kazachstanu, ale co ważne, bo Kazachstan w sumie nie ma takich napiętych stosunków w ogóle z sąsiadami, tylko właśnie to było działo się z Uzbekistanem do 2016 roku, kiedy to zmarł właśnie ówczesny prezydent Islam Karimow, a władzę objął Szavkat Mirziyoyev. Został prezydentem też w tym roku 2016. I ta polityka Uzbekistanu trochę tak złagodniała. Uzbekistan odszedł w sumie od tego siłowego takiego uzyskiwania swoich racji. Ta polityka trochę tak liberalnie zaczął podchodzić do innych kwestii. No i co mogę więcej powiedzieć na ten temat? Teraz Uzbekistan, tak może przechodząc do następnego państwa, przechodzi wiele przemian społeczno-politycznych i gospodarczych. Właśnie za czasów Islama Karimowa państwo to było zaliczone do w sumie najbardziej autorytarnych w regionie. Teraz te zmiany obejmują wszystkie kluczowe sfery życia społecznego. Celem tej przebudowy jest demontaż właśnie od niedawna preferowanego narodowego modelu państwowości uzbeckiej na rzecz modelu odpowiadającego standardom nowoczesnego państwa.
jakby też musimy zaznaczyć, że Uzbekistan dalej jest tym państwem autorytarnym, oni od tego nie odeszli, no ale jednak widać postępujące właśnie zmiany w państwie, co jest bardzo fajne, bo też po prostu Uzbekistan otworzył się na świat. Jego po prostu wizerunek też uległ poprawie, bo wcześniej było to państwo bardzo źle postrzegane na arenie w ogóle światowej, międzynarodowej. Teraz jest zupełnie inaczej. No, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć na ten temat, bo w sumie Uzbekistan tutaj właśnie, jak wcześniej wspomniałam, teraz idzie do przodu. Też jakby jest z Kazachstanem i też, właśnie wiem, co chcę zaznaczyć, że Uzbekistan teraz skupia się właśnie na integracjach z regionem. Wcześniej jak był zamknięty na świat, teraz się otwiera i on jakby ingeruje te wszystkie szczyty, on zaprasza przywódców państw na spotkania, też współpracuje z Afganistanem i z innymi państwami, z Unią i z Rosją i z Chinami, także to jest bardzo ciekawe. Myślę, że mógłbym wtedy opowiedzieć troszeczkę bardziej o chyba najbardziej zamkniętym państwie tego regionu, czyli o Turkmenistanie, które, co by nie mówić, często jest na przykład nazywane Koreą Północną Azji Centralnej, bo no, jest to, szczerze mówiąc, jedno z najbardziej autorytarnych, jak nie po prostu totalitarnych państw, tak jak już to nazwałem. Jest to państwo, którego polityka zależy w zasadzie w 100% od, przepraszam, gospodarka zależy w zasadzie w 100% od cen ropy i gazu. Jest to państwo totalnie uzależnione od tego. Cała jego gospodarka staje tylko na jednym surowcu, który zresztą eksportuje głównie do Chin, bo w zasadzie od Turkmenistanu trudno jest zdobyć możliwość kupna gazu ziemnego ze względu na to, że po prostu jest bardzo duża niestabilność tego sektora w tej gospodarce przez zbyt duże upolitycznienie. Tak jak w niektórych państwach system autorytarno, czasami przechodzący do totalitarnego, wchodzi w taki moment, że jest on bardzo stabilny, przez co opłaca się z tymi państwami handlować, jak chociażby państwa arabskie, czyli państwo poniekąd autorytarne, co by nie mówić, ale jednak starające się to stabilizować, to Turkmenistan jest właśnie wręcz przeciwieństwem tego wszystkiego. Jeszcze na dodatek trzeba pomyśleć sobie o tym, jak wygląda sytuacja wewnętrzna Turkmenistanu, bo niedawno zmienił się tam prezydent, rok temu. Trzeba też powiedzieć o tym, że jest to system taki, w którym prezydent w zasadzie może wszystko. Oczywiście jest regulowany, ale te regulacje nie mają jakiegokolwiek znaczenia przez to, że mamy tam praktycznie niewyobrażalny kult jednostki. Chociażby słynne piosenki jeszcze byłego prezydenta, tak, nazwę go starego Berdi Muhammadowa, bo aktualnie w Uzbekistanie specjalnie nazwę to nie rządzi, a panuje. Bardziej ta władza wygląda jak władza jakiegoś władcy absolutnego z dziejów XVIII-wiecznej Europy. To na przykład nagrywał piosenki, które były hitami, stworzył własne strony internetowe, własne media społecznościowe dla ludzi, starał się ich izolować. No dosłownie można powiedzieć, że Turkmenistan był takim państwem tworzonym na wzór północno-koreańskich dyktatorów z dynastii Kimów. Właśnie przez to jest państwem także bardzo mocno zamkniętym. Na przykład on nie angażuje się w ogóle w jakieś konflikty, co trzeba w ogóle powiedzieć. Przez tą taką swoją neutralność w polityce zagranicznej i to całkowite uzależnienie się od surowców energetycznych sprawia, że on w zasadzie stara się w ogóle nie grać na arenie międzynarodowej, stara się budować swoją pozycję na przestrzeni tylko tych dwóch polityk, czyli neutralności i gazu ziemnego, jeszcze troszeczkę ropy naftowej. W ogóle jest to jedno z najrzadziej odwiedzanych państw na całym świecie. Jeśli się nie mylę, to w ogóle najmniej odwiedzane ze wszystkich państw na świecie. I także chciałbym przejść trochę bardziej do kultu jednostki, bo te piosenki, o których powiedziałem, ta zmiana władzy, ojca na syna, jeszcze wcześniejszy prezydent Niazo, który w ogóle wprowadził na przykład jako obowiązkową lekturę swoją książkę do szkół. W ogóle jest to totalnie absurdalna polityka, tak możemy to powiedzieć ze swojej strony, a jednak tam jest to normalność, że mamy taki chorobliwy, patologiczny kult jednostki w tym państwie.
W innych państwach tego regionu nie jest to aż tak zauważalne. To jest tylko zauważalne, ten taki chorobliwy kult jednostki właśnie tylko w tym jednym, jedynym państwie. Dodatkowo nie jest ono ludne w porównaniu do Uzbekistanu czy Kazachstanu, które są liderami pod względem ludności czy pod względem terytorium w tym regionie. To jest państwo bardziej średnie bądź słabe w całym regionie, przez to też nie mogłoby jakoś mocno oddziaływać. Na przykład przechodząc dalej, w samej stolicy Turkmenistanu jest godzina policyjna, była jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta, przepraszam, której ludzie nie mogli w niektórych godzinach wychodzić z domu, głównie przez to, że wtedy trwały budowy pomników, na przykład pomnika psa prezydenta, albo na przykład pomnika prezydenta na koniu, oczywiście pomniku ze złota, albo budowa pałacu prezydenckiego czysto z marmuru na wzór arabskich meczetów. Tutaj chodzi mi głównie o takie największe, najładniejsze meczety z Półwyspu Arabskiego, bo jednak jest to państwo, które jest muzułmańskie, ale oczywiście świeckie. Tak jak wszystkie państwa w tym regionie z naciskiem na stan, poza Afganistanem, którego do tego regionu, co by nie mówić, nie do końca liczymy, tylko liczymy region postradziecki. Jeśli chodzi o relacje z innymi państwami tego regionu, to jest to, tak jak już wspomniałem, najbardziej wyizolowane państwo, które raczej nie uczestniczy w konfliktach i stara się czasami w ogóle nie zabierać głosu w tych sprawach albo być totalnie neutralne. Także myślę, że sprawa Turkmenistanu mogłaby zostać w tym momencie całkowicie zamknięta i prosiłbym kogoś o opowiedzenie o dwóch pozostałych państwach tego regionu, czyli o Kirgistanie i Tadżykistanie. To może ja z taką historią, anegdotą może o Kirgistanie, ponieważ Kirgistan to jest państwo, które ma ciekawy incydent wyborczy związany z państwem, o którym mówiliśmy, czyli z Kazachstanem. To znaczy w 2017 roku, kiedy w Kirgistanie odbywały się wybory prezydenckie, wtedy urzędujący prezydent Almazbek Atambayev oskarżył Kazachstan o sponsorowanie kampanii wyborczej jednego z kandydatów prezydenckich. Z tego wynikł nie lada skandal, tam nawet doszło do tego, że Atambayev odmówił w ogóle pojawienia się w Soczi, gdzie miało być właśnie spotkanie tych przywódców regionu z Władimirem Putinem, no bo po prostu nie chciał w ogóle się spotykać z Nursultanem Nazarbajewem, po prostu nie chciał go widzieć. Z drugiej strony na przykład Kazachstan w odpowiedzi jakby na to wyprowadził wojsko w pobliżu granicy kazachsko-kirgijskiej. I oni tam mieli czekać na cały czas trwania wyborów prezydenckich, które w ogóle Atambayev przegrał. To znaczy, więc tak. Do tego jeszcze Kazachstan niby otrzymał takie zaproszenie, żeby przysłali obserwatora na czas tych wyborów, ale odmówiono w ogóle takiej propozycji. Aczkolwiek warto wspomnieć, że te relacje, no to nie brzmi dobrze, ale już kiedy władzę objął następny prezydent, Sooronbay Jeenbekow, to te relacje bardzo się poprawiły. W ogóle też jak patrzę na statystyki, to współpraca ekonomiczna typowo między Kazachstanem a Kirgistanem się bardzo dobrze ma, bo ona jest liczona w 2021 roku na, tak jak tutaj mam, na blisko 700 milionów dolarów wymiany handlowej. Więc to są całkiem ładne liczby. Tu może jeszcze dodam, bo wydaje mi się, że to też jest warte wspomnienia, jak wrócę do tych relacji kazachsko-uzbeckich,
No bo jeśli mamy jakiś problem taki transgraniczny, no to w sumie w Polsce to trochę też nie jest do końca oczywiste ostatnimi czasy, ale jeśli między dwoma państwami jest jakiś problem transgraniczny, no to zwykle te państwa się dogadują w jakiś sposób i razem działają, razem przeciwdziałają temu problemowi. Tymczasem między Kazachstanem, Uzbekistanem istnieje problem handlu narkotykami czy szmuglowania tych narkotyków. W 2006 roku Kazachstan po prostu zbudował trendsetter. Kazachstan to jest trendsetter, zbudował mur na granicy z Uzbekistanem, 45 km muru, jakieś wieżyczki strażnicze, takie te reflektory, takie jak kojarzymy z filmów do szukania samolotów na niebie, tylko że tutaj do przeszukiwania, czy ktoś się nie zbliża, wszystko to po to tylko, żeby jakby przeszkodzić w tym procederze szmuglowania narkotyków. To też jest dosyć znamienne, że mimo pewnej jakiejś tam bliskości te państwa, one mają problemy w komunikacji między sobą. Że trzeba się jakby zniżać to jest złe słowo, ale trzeba jakby się używać takich dosyć drastycznych funkcji, czy drastycznych środków też, nie? Właśnie tak przechodząc do tego Kirgistanu, to jeszcze jest takie, akurat wydaje mi się, dosyć popularne na świecie, że Kirgistan jest tym państwem, można powiedzieć, najmniej autorytarnym ze wszystkich, albo przynajmniej był takim państwem w ostatnich latach, ze względu na to, że dochodzi tam dosyć często do rozrób, najczęściej w stolicy w Biszkeku. Zresztą zmienili z nazwy Frunce na cześć takiego radzieckiego generała i zbrodniarza, Michaiła Frunce, na Biszkek, czyli na taką starą, można powiedzieć, turecką nazwę w tym regionie. To jest taki off-top. Jest to właśnie państwo znane z tego, że tam dochodzi do częstych zmian politycznych i no, w zasadzie jest takim, można powiedzieć, trudno można to nazwać takim pograniczem dla wpływów chińsko-rosyjskich, pograniczem dla tych najsilniejszych państw tego regionu, czy to Uzbekistanu, czy to Kazachstanu, głównie przez to, że posiada takie bardzo duże nieścisłości graniczne z państwem, z którym graniczy, z którym można powiedzieć, że się mocno nie lubi, czyli z Tadżykistanem. To państwo jest w ogóle też absurdalne, ono jest akurat bardzo autorytarne, ale to, co właśnie chciałem tutaj tak powiedzieć, te dwa państwa są w jednym sojuszu militarnym z Rosją, w tak zwanym ruskim NATO, czyli w organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Więc to jest w ogóle absurdalne, że te państwa mają ze sobą konflikt. Ale chciałbym oddać komuś głos w tej sprawie. Znaczy, no tak, no te napięcia między Kirgistanem i Tadżykistanem cały czas są takie bardzo aktualne. No są w sumie zasadniczo efektem brakiem delimitacji i demarkacji granic. Od rozpadu Związku Radzieckiego. Przez lata ta sytuacja się zaostrzała wraz z narastaniem problemów lokalnych, a to właśnie spory o dostęp do ziem prawnych i pastwisk, a to konflikty o wodę, tak, tutaj też się pojawiają. Dodatkowo to pole do napis tworzą izolacja regionu, bo to sobie skomunikowanie, oddalenie od centrum, zwłaszcza jeśli chodzi o Kirgistan oraz prawdopodobne konflikty o kontrolę nad szlakami przemytniczymi. No, oba państwa, właśnie tak jak mówiłeś, że pozostają przy sobie, jakby są sojusznikami przezimienowanej przez Rosję właśnie w OUBZ, a także są założycielami Szanghajskiej Organizacji Współpracy. I no, to jest w sumie ciekawa sytuacja, bo państwa z jednej strony, tak jak mówiłeś, są jednak sojusznikami, tak, no współpracują tam w pewnym zakresie ze sobą, a z drugiej strony tutaj cały czas odbywają się walki na granicy. No też jeśli chodzi o sam OUBZ, to w sumie ta organizacja teraz jest w takim mocnym zakręcie, bo miało to stanowić jakąś przeciwwagę do NATO, a w sumie no nie ma żadnej skuteczności, nie ma ta organizacja.
niby jest to sojusz wojskowy, tak, państwa tutaj powinny siebie wspierać, tam w ramach artykułu 4, jakby jakieś, przynajmniej konsultacje powinny zostać uruchomione, a tutaj w sumie nic się nie dzieje, nic nie ma żadnych odpowiedzi. Czy to właśnie jeśli chodzi o ten konflikt kirgijsko-tadżycki, czy jeżeli chodzi o Ukrainę, czy jeżeli chodzi jeszcze tutaj trochę biegnę na Kaukaz, Armenię z Azerbejdżanem, więc to też jest bardzo ciekawe, jak tak ważna organizacja jakby w świetle rosyjskim nie ma żadnego odzwierciedlenia na to, co się dzieje faktycznie. To też jest bardzo ciekawe. Właśnie wydaje mi się, że przez to, jak już wyszliśmy na tematy okołorosyjskie związane z tym, moglibyśmy przejść do rywalizacji rosyjsko-chińskiej w tym regionie, właśnie, bo ona jest najbardziej rozbudowana, zamykając cały nasz pierwszy wątek, który zajął nam, co nie mówić, grubo ponad 20 minut, więc akurat bardzo fajnie. Myślę, że możemy przejść do tego tematu i trzeba powiedzieć po prostu tak, jest to region całkowitej rywalizacji między tymi dwoma państwami, ale w aktualnym rozrachunku tą rywalizację można tak podsumować w skrócie, że Rosja odchodzi do nikąd, a Chiny przejmują w zasadzie większość ich wpływów. Oczywiście nawet wpływów militarnych, pomimo istnienia tego takiego sojuszu, który nie działa i pokazał to chociażby z Armenią, że totalnie nie działa. Właśnie teraz oddaję wam głos. To może tutaj warto w kontrze jakby do organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym można wspomnieć o Szanghajskiej Organizacji Współpracy, która jest niby jest sojuszem takim polityczno-gospodarczym, ale z tego co wiem, na przykład toczyły się rozmowy czy takie spekulacje, że można by było ten sojusz przekształcić w coś o bardziej militarnym charakterze, bo na ten czas to też jest dosyć imponująca organizacja, bo to jest organizacja założona bodajże na początku XXI wieku i do niej należą nie tylko Chiny, Rosja i państwa, o których dzisiaj rozmawiamy poza Turkmenistanem, ale też na przestrzeni lat dołączyły na przykład Indie, Pakistan, obserwatorami są na przykład Turcja i inne państwa z regionu, także to jest na pewno bardzo ciekawy wątek, że tych organizacji jest bardzo dużo w regionie, one się zdaje niemalże od wszystkiego, zresztą jeszcze będziemy mówili, jeszcze się będzie pojawiać bardzo dużo jakichś forów do rozmów, forów współpracy. Ale tak, w ogóle ta Szanghajska Organizacja Współpracy, jak kiedyś czytałem na ten temat, że należy to traktować jako kolejny taki długofalowy plan chiński, bo generalnie pod koniec lat 90., na początku XXI wieku te państwa Azji Centralnej nie bardzo w ogóle chciały współpracować, rozmawiać z Chinami, albo ta współpraca była bardzo trudna. I stąd pojawił się pomysł właśnie tej Szanghajskiej Organizacji Współpracy, że Chiny chciałyby użyć tego tworu jakby do budowy właśnie wpływów w regionie Azji Centralnej, a Rosja niejako miałaby dawać pewien mandat, powiedzmy, takiej... Chinom chodziło o taki mandat wiarygodności, który właśnie miałaby im dać Rosja, bo Rosja niejako w tych właśnie relacjach, czy w ogóle w tych państwach Azji Centralnej uchodzi za takiego, uchodziła, może tak, uchodziła wówczas za właśnie takiego wiarygodnego partnera, a przynajmniej partnera, po którym wiadomo, czego się spodziewać, a po Chinach to w sumie to nie wiadomo, czego się spodziewać. Jakby te państwa wychodziły z takiego założenia, dlatego ta współpraca różnie szła, a w ramach już tej właśnie Szanghajskiej Organizacji Współpracy już można mówić o jakiejś współpracy, którą niejako Rosja markuje swoim nazwiskiem, tak? Więc w ten sposób podchodząc do tego, już można było budować pewne przyczółki. No i dzisiaj tak naprawdę, jeśli patrzymy na ten region jakby w takiej skali makro,
No to właśnie ta Szanghajska Organizacja Współpracy się przewija jako, jako taki motyw przewodni niejako, no i na pewno ta obecność chińska, nie tylko gospodarcza, bo też militarna zdecydowanie. To chyba jest, znaczy tutaj nie ma stuprocentowej pewności, ale wydaje się, że w Tadżykistanie już stacjonują chińscy żołnierze. Przynajmniej od kilku ładnych lat, od 2016 roku ja znalazłem takie informacje, ale to musicie potwierdzić, jeśli wiecie na pewno. Tak, w formach misji stabilizujących. Mm-hmm. No więc właśnie. Więc mówimy tak naprawdę o tych wpływach, gdzie mamy ten rok powiedzmy 2001-2002, gdzie Chiny traktowano jako taki obcy element, a mamy rok 2016, kiedy już jedno z państw całkowicie jako normalne traktuje właśnie stacjonowanie chińskich żołnierzy na swoim terytorium, więc no to o czymś mówi, to coś pokazuje, że czy to jest właśnie ten Tadżykistan, Kirgistan, to są państwa, które chętnie współpracują z Chinami, aczkolwiek z Kirgistanem to też jest różnie, ale to będziemy mówili już przy tych innych aktorach w regionie. W sumie jeszcze tak powiedział o zależnościach państw właśnie od tych największych państw wpływających na ten region, czy tutaj głównie chodzi mi o te Chiny i tą Rosję nieszczęsną, że są to zażyłości zarazem historyczne, bo takie ma głównie właśnie w tym regionie Rosja, przez to, że po prostu te państwa wspólnie z nią tworzyły jedno państwo, Związek Radziecki, wcześniej jeszcze Imperium Rosyjskie. Tak jak wspomniałem, język rosyjski w większości z tych państw jest językiem urzędowym. Ludzie piszą cyrylicą, ludzie często mówią po rosyjsku. Język rosyjski nie jestem w stanie powiedzieć jak teraz, ale na pewno jeszcze w latach 90. był językiem elit tych państw. Przez to po prostu Rosja kojarzy im się z takim państwem, można powiedzieć, opiekuńczym dla całego regionu. Poza tym przez słabnącą rolę Rosji w związku z taką dalszą eskalacją konfliktu między nią a Ukrainą, to cały region troszeczkę się od niej tak odcina właśnie w kierunku Chin. Chiny przejmują gospodarczą dominację nad tym rejonem. Sam, jeśli się nie mylę, prezydent Tokajew, właśnie prezydent Kazachstanu, bardziej opiera się na tej współpracy gospodarczej z Chinami, niżeli Rosją. Dodatkowo Chiny mocno współpracują także z tymi państwami energetycznie. Mają poszczególne gazociągi, ropociągi, właśnie prowadzące przez ich część kraju, czyli Xinjiang, inaczej zwany przez nas głównie Ujgurstanem, zamieszkiwany przez Ujgurów, właśnie z terenów Azji Centralnej. Na przykład Turkmenistan tak sprzedaje bardzo dużo ropy, gazu. Około 20% zużywanego przez Chiny gazu pochodzi z Turkmenistanu, więc to jest naprawdę bardzo duża zależność, jeśli chodzi o ich uzależnienie energetyczne od tego totalitarnego państwa. Więc te zażyłości są także podwójne, ale oczywiście chińskie inwestycje, czasami nietrafione, czasami trafione, bardzo mocno się spłacają tym państwom. Nie wiem, co o tym myślicie, coś byście chcieli więcej dodać? No, ja potwierdzę tylko to, że właśnie najważniejszym partnerem Chin jest Kazachstan. Strony zawarły umowę właśnie o tym strategicznym partnerstwie, a Chiny są odbiorcą właśnie czy to ropy, czy uranu. Ale też chciałam powiedzieć o Uzbekistanie, który w sumie długo się wstrzymywał wobec współpracy z Chinami, a od początku wojny na Ukrainie te chińskie inwestycje w Uzbekistanie systematycznie rosną, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym i w sektorze zielonej energii, które właśnie pokazują tą ogólną rosnącą siłę gospodarczą w regionie. Jeżeli chodzi o ten sektor motoryzacyjny, to chińskie marki samochodowe właśnie zwiększają swój udział w rynku, no ponieważ te rosyjskie firmy wycofują się po prostu z regionu, no z powodu właśnie nałożonych sankcji.
Tam w Uzbekistanie w 2020 roku Uzbekistan importował samochody z 34 innych krajów, przy czym Chiny miały największy udział, bo tam to było chyba około 11 tysięcy samochodów. W tej branży też Chiny właśnie odgrywają dla Uzbekistanu szczególną rolę, zwłaszcza w kontekście importu pojazdów hybrydowych i elektrycznych. W styczniu tego roku Uzbekistan sprowadził tam prawie 400 pojazdów elektrycznych, z czego w sumie większość stanowiły samochody chińskie. Oprócz importu Uzbekistan podpisał też umowy z różnymi chińskimi firmami właśnie w celu przyciągnięcia inwestycji i lokalizacji produkcji. Jeżeli chodzi o zieloną energię, to jest to właśnie też ten obszar, w którym chińskie firmy stają się coraz bardziej aktywne. Też Azja Centralna jest takim regionem, gdzie w bardzo trudnym klimacie, że w sumie jesień i zima to zawsze niedobory gazu, czy właśnie jakieś kryzysy energetyczne, co też właśnie powoduje wiele problemów w Uzbekistanie też. W tym kontekście właśnie Taszkent zaczął szukać alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza zielonych źródeł energii, przy czym właśnie branża doświadcza znacznego wzrostu napływu chińskich inwestycji. Tam w ubiegłym roku, 2022, wybrano ofertę właśnie chińskich firm na budowę elektrowni fotowoltaicznych w jednym z uzbeckich miast. I też w lutym już tego roku Uzbekistan podpisał dwie umowy właśnie z chińskimi firmami na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Ponadto też Chiny planują budowę fabryki paneli we wschodnim Uzbekistanie, więc no, chińskie firmy wolą inwestować w regionach, w których w sumie rośnie zapotrzebowanie na tą energię, takich właśnie jak chociażby Fergana we wschodnim Uzbekistanie. Więc to też jest ciekawe właśnie, że w sumie no, Chiny poszerzają swoje tutaj wpływy, zwłaszcza w tym Uzbekistanie, który w sumie, jeżeli się nie mylę, ta współpraca chińsko-uzbecka prześcignęła jakby w ubiegłym roku współpracę uzbecko-rosyjską, więc to też jest bardzo ciekawe. I można powiedzieć, że dwa najważniejsze państwa przeszły z tego objęcia rosyjskiego w objęcie chińskie w tym regionie. Tak, dokładnie. To w zasadzie trzeba tylko to powiedzieć, bo no, w zasadzie to tylko one się liczą tak w pełni. No jeszcze troszeczkę ten Turkmenistan, a Tadżykistan i Kirgistan to są tacy totalnie outsiderzy tego całego regionu. Więc w zasadzie Chiny zdobywają Azję Centralną. To jest taka predykcja na przyszłość, można tak powiedzieć. No też ważnym właśnie instrumentem w ogóle polityki Chin wobec Azji Centralnej są udzielane kredyty. Strona chińska właśnie dążąc do wzmacniania tej współpracy chętnie ich udziela. No aczkolwiek największe korzyści przynoszą one kredytodawcy, tak? Państwa regionu uzyskują kredyty na inwestycje, czy to właśnie na infrastrukturę. Jednak to chińskie firmy występują jako podwykonawcy, czy dostarczyciele technologii, czy siły roboczej w ogóle. A kredyty w sektorze handlu udzielane są właśnie przede wszystkim na import chińskich towarów, więc te Chiny też są takim już w sumie największym tym partnerem handlowym państw Azji Centralnej. Sprowadza się tam głównie czy to artykuły konsumpcyjne, czy jakieś maszyny, czy urządzenia, no i też w eksporcie surowce naturalne, tak? W sumie dominują te surowce naturalne. No w zasadzie co innego mają sprzedawać państwa, które w zasadzie nie produkują innej rzeczy poza surowcowymi. Gospodarki są tak skrajnie nierozbudowane. To są, nie wiem, gospodarki często wyglądające jak państwo surowcowego z Afryki. Jak mniej więcej byśmy porównali sobie je do Nigerii. To jest taki przykład typowo surowcowy z Afryki. Są bardzo podobnie złożone, pomimo że jakość życia w tych państwach jest relatywnie znacznie wyższa, ale to głównie przez to, że są to państwa nieco bardziej rozwinięte, które nie musiały się rozwijać. Bardzo ciekawa zależność. Jeszcze no, trzeba powiedzieć to po prostu, że szczerze mówiąc, gdyby nie wojna, tak mi się wydaje, to rosyjskie wpływy w tym regionie byłyby znacznie silniejsze, ale oczywiście Rosja straciłaby swoją dominację na rzecz Chin, ale wydaje mi się, że nie byłoby to aż tak szybko i aż takie drastyczne dla Rosji, jak miało to miejsce chociażby w minionym roku. To wszystko po prostu się stało, było wielkie boom
i cały region nagle praktycznie odwrócił się od Rosji. Wiesz, też w sumie od razu po tym wybuchu, po tej agresji, państwa w sumie trochę tak, wiesz, nie wiedziały co z tym zrobić, bo z jednej strony wyparły Rosję, no to właśnie by te wszystkie, nie wiem, chociażby dostawy Zachodu, tak, po prostu by się ograniczyły, no ale z drugiej strony potępienie Rosji wiązałoby się z tym, że no te wpływy rosyjskie, tak, by tam coś się mogło zadziać. No ale właśnie tak jak mówisz, minęło trochę czasu i państwa otwierają się na nowe możliwości. To też jest fajne właśnie, bo to też wpływa na ich rozwój. No zdecydowanie, jednak taka Rosja praktycznie nie ma jej nic do zaoferowania. Jest sama pod sankcjami, które musi omijać często przez Białoruś albo przez Armenię. A jednak te państwa nie chcą aż tak mocno z nią współpracować, ponieważ też mogłyby omijać te sankcje przez Kazachstan, jeśli by chciała, ale najwidoczniej nie chce aż tak się angażować. Po tym, jak pomogła Tokajewowi z tym puczem, który miał miejsce, jeśli się nie mylę, to było blisko 2 lata temu, to w zasadzie każdy sobie myślał, że no teraz to już wiadomo, że Kazachstan przejdzie tak w 100% na stronę Rosji, a jednak czas pokazał, że wszystko w ogóle stało się. No to kilka dni temu w sumie w przemówieniu chyba Łukaszenka jakby zaproponował Kazachstanowi dołączenie do państwa jakby do związku właśnie Białorusi z Rosją, a Tokajew powiedział, że w sumie bardzo docenia żart, no ale no jakby nie dołączy, tak? Że to, no... Kto by chciał być tego częścią? Tak, tu też warto wspomnieć w tym kontekście, że Kazachstan na przykład nie uznawał tych republik, które tych samozwańczych, które się tam tworzyły na wschodzie Ukrainy. To też jest dosyć znaczące, że to też jest też trochę tak pokłosie tego puczu 2022 roku i tej interwencji rosyjskiej, że właśnie to jest to, o czym tutaj mówicie, że Kazachstan się opiera, stara się być właśnie neutralny, nie? A jednocześnie jest właśnie taki pasywno-agresywny, bym powiedział. Może. Tak, się zgodzę właśnie, że jest chyba najbardziej asertywnym państwem ze wszystkich państw Azji Centralnej, gdzie właśnie można się było spodziewać, że po tej interwencji po prostu dołączy do Białorusi i do Rosji, nie? A tu jednak zaskoczenie. Państwo w sumie, no właśnie tak jak mówisz, że nie uznało republik i też tak jak teraz właśnie ostatnia ta wypowiedź, że docenia żart w kontekście właśnie dołączenia Kazachstanu do państwa związkowego, nie? Właśnie to jest w tym wszystkim najciekawsze, jak można jedną głupią decyzją przegrać tak gigantyczne wpływy w tym. Nie wyobrażam sobie, żeby inne państwo poza Rosją mogłoby coś takie zepsuć, naprawdę. I dosłownie całkowite powiązanie tych państw ze sobą gospodarczo, militarnie, politycznie. Językowo nawet. Hmm? Nawet językowo. Tak, ale to bardziej zażyłości historyczne, że taki język po prostu. Tak, 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 ale mimo wszystko to jest duża rzecz właśnie taka grająca na rzecz Rosji. Nie, że to jest po prostu niejako język międzynarodowy w tym regionie. No to był język elit przede wszystkim. Tak, 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 tak. Bo na uniwersytetach w Almatach, chyba to jest największy uniwersytet w całym tym regionie, to właśnie, albo był, chyba Astana to wyprzedziła, w rankingach, to tam większość przedmiotów była wykładana w języku rosyjskim, nie? Ewentualnie w językach regionalnych, ale z przekładem na cyrylicę, co też jest bardzo istotne. Zresztą od cyrylicy, jeśli się nie mylę, odchodzą niektóre państwa. W ostatnich latach chyba Kazachstan właśnie odszedł od cyrylicy tak praktycznie całkowicie pod tym względem. No i cóż, właśnie ta... Można powiedzieć, że każdy się spodziewał tego, że po tej interwencji wojsk rosyjskich, wojsk tego całej organizacji, całego rosyjskiego NATO w Kazachstanie, że Kazachstan w zasadzie stanie się takim puppet state'em, jakby to powiedzieć, rosyjskim, a jednak wyszło zupełnie inaczej, to pokazało to, co mówiliście, czyli nieuznanie republik, tych tak zwanych separatystycznych republik, czy mniejsze wspieranie Armenii, bo takie niebycie zwolennikiem całej agresji, taka cicha krytyka całej agresji, to wszystko w zasadzie sprawiło, że
sam prezydent Tokajew, który oczywiście ma władzę praktycznie totalną w całym państwie, jest przywódcą autorytarnym, jest dyktatorem, trzeba powiedzieć. Po prostu, pomimo że utrzymał się u władzy za pomocą wojsk Putina, to zdradził Putina i to jest jedno z takich podsumowań. Czy mielibyście coś jeszcze do dodania? Jeśli nie, to w zasadzie zostaje nam tak, no już ładnie, kolejne 20 minut przeszliśmy, więc myślę, że możemy przejść do ostatniego tematu, czyli jak wygląda wpływ reszty świata na ten region. Trzeba sobie powiedzieć, jest on znacznie mniejszy niż wpływ tych dwóch państw, o których powiedzieliśmy, bo to jest tym wszystkim najistotniejsze. To myślę, że mogę wam zadać takie pytanie. Uważacie, że które państwo ze świata ma bardzo duży wpływ i o którym chcielibyście powiedzieć, które ma wpływ na ten region? Ja się nie będę krył, Stany. Znaczy, Stany mają śmieszne wpływy w Azji Centralnej, ale na pewno historia Ameryki w regionie jest bardzo ciekawa i ona też jest częścią tego większego, szerszego planu. Planu w sensie widoku oczywiście. No bo przecież Azja Centralna ma dosłownie jakby tu, zaraz za płotem Afganistan, który był państwem, którym to Stany się jeszcze do niedawna bardzo interesowały, ale już przestały, jakby opuszczają, i wojska amerykańskie w bardzo spektakularny sposób opuściły Afganistan. Ale zaraz tuż po zamachach z 11 września 2001 roku Amerykanie zaczęli zabiegać o wpływy w regionie. Z jednym wyjątkiem, bo Amerykanie w Tadżykistanie już byli wcześniej, w latach 90., kiedy tam toczyła się wojna domowa i obecność amerykańska w tamtym regionie ma taki charakter, że ona z pomocy humanitarnej przeszła we współpracę gospodarczą, ale w pozostałych państwach regionu zaczął się właśnie takie zabiegi, jakieś takie zaloty, ja bym powiedział wprost, żeby móc użyć po prostu, czy może w jakiś sposób wykorzystać bliskość tychże państw względem Afganistanu, żeby zapewnić amerykańskim żołnierzom, którzy tam działają, jakieś zaplecze, czy to sprzętowe, czy to logistyczne. I padło z tych wszystkich państw na Kirgistan, bo tam już w grudniu 2001 roku, czyli tak naprawdę październik, listopad, grudzień, trzeci miesiąc po zamachach, już otworzyło się tak zwane centrum tranzytowe w Manas. To jest niedaleko, to jest na północy Kirgistanu, niedaleko Biszkeku, stolicy. Było to właśnie takie centrum, gdzie lądowałyby samoloty, no wiadomo, i leciały dalej, wiadomo, czym jest tranzyt, ja nie muszę tutaj tłumaczyć, aczkolwiek to jest bardzo ciekawy case, po pierwsze, bo Rosja i Chiny bardzo zabiegały u władz Kirgistanu, żeby no po prostu tą bazę zamknąć, co zresztą stało się w 2014 roku, była podpisana umowa na współpracę tu na tym polu właśnie do 2014 roku, ona nie została przedłużona i od tamtego czasu Amerykanie latali z Rumunii do Afganistanu. A co jest takiego bardzo ciekawego, co ja trochę wcześniej, kiedy coś mówiłem, ja trochę wspominałem o tym właśnie, że to jest bardzo ciekawe i że Kirgistan, tak jak mówiliśmy, to jest państwo, w którym było bardzo dużo przewrotów jeszcze w tym stuleciu, ale co jest też bardzo ważne i bardzo, bardzo istotne, to, że to jest generalnie państwo, którym jest dosyć niebezpiecznie na ulicach. To znaczy, ja znalazłem taką informację, że
generalnie pogróżki, czy posiadanie broni białej, używanie jej jakby tak w codziennym życiu jako jakiegoś tam atrybutu, to jest część kultury miejskiej tak zwanej. I w 2006 roku doszło na tym tle do incydentu. To jest jeszcze dosyć świeżo po zamachach na World Trade Center. I wydarzyła się taka historia, gdzie kierowca ciężarówki, który przyjechał do tego centrum tranzytowego, on został zastrzelony, ponieważ jak podał żołnierz, którego zastrzelił, którego zabił, grożono mu nożem i jakby w odpowiedzi na te groźby, żeby zapobiec zamachowi terrorystycznemu, on po prostu zastrzelił tego kierowcę. No i okazuje się, że po prostu to miała być jakaś tutaj miejscowa forma, część jakby kultury, choć brzmi to abstrakcyjnie, szczerze mówiąc. No ale po drugiej stronie też była bardzo taka nerwowa reakcja amerykańskiego żołnierza, który zaczął strzelać, później zadawać pytania, co też jest, ale to też jest trochę zeitgeist czasów, bo Amerykanie tak naprawdę całe te pierwszą dekadę XXI wieku, oni byli jakby, to piętno World Trade Center było tak mocne, że co zresztą widać też w kulturze, że było bardzo duże poparcie, był wszechogarniający militaryzm i patriotyzm w Ameryce i poparcie dla wszelkich jakichś działań takich tego żandarma światowego ze strony społeczeństwa amerykańskiego, więc na pewno w ten sposób można opisać jakby ten okres taki właśnie, te pierwsze dekady XXI wieku, lata 90. Na pewno Amerykanie przez cały ten czas mocno krytykowali państwa regionu za to, że one nie są demokratyczne, nie respektują praw człowieka, stąd też właśnie konflikt amerykański z Uzbekistanem, gdzie te relacje tuż po właśnie po zamachach z 11 września były bardzo, bardzo dobre, ale już kiedy pojawiły się krytyka w okolicach tam 2005-2006 roku w odpowiedzi na sytuację wewnętrzną w Uzbekistanie, bo tam też dochodziło do manifestacji niezadowolenia społecznego, które były, się spotykały z przemocą ze strony władz, one były krytykowane, co jakby zaowocowało tym, że władze Uzbekistanu po prostu alergicznie zaczęły reagować na Amerykanów. To samo tak naprawdę można powiedzieć o Turkmenistanie, gdzie jakby te relacje amerykańsko-turkmeńskie po prostu funkcjonują w takiej zasadzie, że Amerykanie krytykują Turkmenów za to, że tam nie ma demokracji, jest po prostu taka dyktatura właśnie na kształt Korei, to jest tak naprawdę wszystko, a jednocześnie na przykład w Kazachstanie, z tego co mi się udało znaleźć, to 15% inwestycji zagranicznych w Kazachstanie to są właśnie ze Stanów Zjednoczonych chociażby. Co do tego, jak to wygląda dzisiaj, bo tak jak mówiłem, Stany Zjednoczone wycofały się z Afganistanu i jakby zainteresowanie też w ogóle tym regionem Bliskiego Wschodu, Azji, poza Azją właśnie, tą Azją Wschodnią, Pacyfikiem, spadło do minimum absolutnego. Mimo to w tym roku wiosną, dosłownie na początku marca, mieliśmy wizytę Antonego Blinkena, sekretarza stanu, w Kazachstanie, gdzie właśnie mówiono o takim właśnie forum, ono się nazywa C5+1, gdzie to C5 to są właśnie państwa Azji Centralnej, a to plus jeden to są Stany Zjednoczone. I
tak naprawdę w pewien sposób ta wizyta Blinkena miała jakby być, jakby miała przedstawić założenia nowych relacji amerykańsko, nazwijmy to właśnie tak, centralnoazjatyckich, gdzie Amerykanie bardzo by właśnie chcieli wspierać ten rozwój demokracji i rozwój praw człowieka w regionie, a jednocześnie właśnie zachęcać, wspierać tą wielowektorową politykę państw regionu, a przynajmniej tak mówią. I na przykład jednym z takich założeń, dosyć ciekawym, jest to, że Stany Zjednoczone bardzo by chciały wspierać to, żeby pracownicy czy migranci zarobkowi z regionu, zamiast jeździć właśnie do Rosji, czy jeździć do Chin, żeby na przykład jeździli do Europy albo do innych państw regionu, takich jak na przykład Korea Południowa albo Japonia. To jest bardzo interesujące, chociaż mi osobiście się wydaje, że wpływy amerykańskie no, nie są tak duże, nie są tak znaczące jak właśnie te wpływy chińskie, może nawet mniejsze niż wpływy rosyjskie, chociaż tutaj ciężko mówić. Na ile wiem z jakichś takich sondaży do takich właśnie znowu informacji, do których udało mi się dokopać, zwykle to poparcie społeczne państw regionu dla Stanów Zjednoczonych zwykle oscyluje około 40-50%. Więc to też jest jakby kwestia społeczna, że Ameryka jest taką kwestią sporną jakby w społeczeństwie. Na pewno Amerykanie mogą próbować, jakby ta inicjatywa C5 plus one, ona jest dosyć stara jak na warunki polityki międzynarodowej, bo ona już, ona jakby narodziła się właśnie jakby w odpowiedzi na ten 11 września też niejako, a więc jakby to jest dosyć długowieczna współpraca, ale jednocześnie, tak jak mówię, wydaje mi się, że amerykańskie wpływy w regionie są bardzo małe. Wydaje mi się, że większe szanse, żeby zaistnieć jako jakiś partner, mają na przykład Indie, które właśnie wyrastają do takiego azjatyckiego, czy już są takim azjatyckim ważnym mocarstwem, czy nawet Turcja, ale o tym pewnie jeszcze będziemy mówili, że te państwa są bardzo aktywne w regionie i wydaje mi się, szczerze mówiąc, że mają dużo większe szanse, żeby jakoś wpłynąć, kształtować na ten region niż sami Amerykanie. No, skoro wywołałeś Turcję, to właśnie Turcja za czasów aktualnego prezydenta, no jak on już jest jedną z głównych postaci w tureckiej polityce, to już 20 lat, więc dosyć długo wygrał reelekcję, więc można powiedzieć, że w następnych latach też ta polityka będzie taka promowana, takiego turanizmu narodowego. Polega ona na tym, że po prostu promowany jest język, promowane są języki turkijskie, są takie tureckie wartości, które po prostu są odnajdywane na świecie, przez co Turcja bardzo mocno angażuje się politycznie w państwa, które mówią w podobnym języku, które wyznają podobną religię i mają podobne wartości, co Turcja według prezydenta Erdogana. Stąd też Turcja bardzo mocno wspiera, czy to taki Azerbejdżan w trakcie konfliktu z Armenią, czy to na przykład mocno współpracuje z Węgrami, ale także z Azją Centralną, w której właśnie językami urzędowymi są języki turkijskie, które po prostu w zasadzie w każdym państwie one tam występują. Z tego prostego względu po prostu Turcja chce mocno wpływać na te państwa, ale przez to, że Turcja jest dosyć biednym państwem, to nie jest w stanie inwestować tam dużej ilości pieniędzy, nie jest w stanie uzależnić tych państw od siebie gospodarczo, nie jest w stanie wysyłać tam robotników, nie jest w stanie po prostu angażować się tam ekonomicznie. No ale zresztą dobra gospodarka nie była tureckim założeniem za czasów szczególnie ostatnich lat Erdogana, więc to można pominąć. Bardziej chodzi o wpływy militarno-polityczno-militarne. Z jednego prostego względu. Turcja bardzo mocno wspiera z państw turkijskich Azerbejdżan,
starała się nie ingerować w konflikt kirgijsko-tadżycki, a z kwestii politycznych tworzy różne organizacje międzynarodowe związane właśnie z językiem tureckim, z językami turkijskimi, cały czas się akurat miesza język turecki z językami turkijskimi. Stara się ona wywoływać polityczne wpływy w tych państwach, stara się ona przekabacać się na przykład na swoją stronę w polityce, stara się ona na nie wpływać, ale zarazem przez nikłe oddziaływanie gospodarcze to państwo, no, trzeba powiedzieć, nie jest aż tak silne, jak się mówi o tym w mediach szczególnie. Chciałem jeszcze powiedzieć tutaj o Unii Europejskiej. Jak ona wpływa na Azję Centralną i jak przede wszystkim także Azja Centralna wpływa na Unię Europejską. To jest bardzo ważne. Unia posiada z każdym z państw poza Turkmenistanem, tych centralnoazjatyckich, takie wspólne rady dialogowe między nimi, w których po prostu dyskutowane są poszczególne tematy. Dlaczego nie z Turkmenistanem? Po prostu Unia nie chciała jeszcze przed eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego działać w Turkmenistanie po prostu ze względu na totalitaryzm będący w tym państwie, ale przejdę do tego za chwilę, jednak troszeczkę się to zmieniło. Z innymi państwami chce współpracować. Na przykład współpracowała bardzo mocno z Kirgistanem, ale przez zmianę w referendum, jeśli się nie mylę, sprzed 2 lat ilości parlamentarzystów, która była wprowadzona w dosyć kontrowersyjny sposób, Unia się dosyć mocno obraziła na Kirgistan i w 2022 roku, w grudniu, podpisała nową umowę z Tadżykistanem. Właśnie, tak można powiedzieć, switch side, zmieniona strona i właśnie zmieniła stronę z państwa, które drugiego nienawidzi, na drugie państwo, które drugiego nienawidzi, więc po prostu przeszło co do czego i tak zostało to zmienione, ale największa współpraca unijna odbywa się z Kazachstanem i z Uzbekistanem. Właśnie z prostego względu, chodzi tutaj o surowce i także o to, że to są dosyć spore rynki, na których głównie niemieckie firmy mogłyby się dosyć mocno rozwijać. Był plan wprowadzenia Volkswagena w ten region, właśnie swoich fabryk, ale troszeczkę on ugrzązł przez bardzo duże trudności inwestycyjne w tym regionie, bo żeby przejść biurokrację, trzeba ją przekupić zazwyczaj, więc to też w indeksach korupcji te państwa są zazwyczaj na najwyższych miejscach, szczególnie w tym regionie, więc nie są to zbyt dobre miejsca do inwestycji, a szczególnie przez państwa demokratyczne, które właśnie cenią sobie brak korupcji. Inne powiązania to jest właśnie ta nieszczęsna energetyka. Szczególnie ona tak mocno ruszyła od tej eskalacji konfliktu. W tym czasie na przykład Unia otworzyła się na Turkmenistan, do czego chciałem przejść, ale Turkmenistan nie chciał się otworzyć na Unię Europejską i w zasadzie stanęło na niczym. Chwilowe ocieplenie stosunków między dwoma podmiotami no, po prostu skończyło totalnie na niczym. I właśnie Azja Centralna wykorzystuje bardzo mocno do handlu surowców energetycznych Morze Kaspijskie, to jest bardzo istotne, Azerbejdżan i Turcję. I właśnie przez te dwa państwa, plus oczywiście przez Morze Kaspijskie, dokonuje się wymiana handlowa między Azją Centralną a Unią Europejską. Po prostu celowo trzeba ominąć Rosję, więc jakoś trzeba sobie radzić. Trzeba po prostu to powiedzieć. I w zasadzie Unia miała taki swój bardzo poważny plan w 2019 roku, ale on nie jest zbyt mocno rozwijany, głównie przez to, że Unia bardziej angażuje się w politykę afrykańską, niżeli w środkowoazjatycką, głównie przez to, że widzi w Afryce trochę większy potencjał gospodarczy, tak samo w Ameryce Łacińskiej niż w Azji Centralnej, przez co ten cały region poszedł tak w odstawkę dla Unii Europejskiej, więc. I co jeszcze chciałem tak powiedzieć, że istnieją takie oczywiście nieoficjalne powiązania mafii włoskich z tymi państwami, głównie poprzez handel narkotykami, bo jednak te państwa dosyć mocno angażują się w handel narkotykowy na świecie, głównie przez to, że to po prostu państwa autorytarne, w których rośnie sporo opium i jest
sprzedawane przez Afganistan i my oczywiście poprzez nielegalny przemyt, więc też to mniej więcej tak wygląda. Ale dobra, przechodząc dalej, czy chcielibyście opowiedzieć jeszcze o jakimś państwie, które ma wpływ na ten region? Tak, ja bym chciała powiedzieć o jednym państwie, które w sumie uważa Azję Centralną za taką swoją spuściznę, odebraną właśnie w wyniku działania imperiów kolonialnych czy turkmeńskich powstań, a konkretnie chciałam powiedzieć o Iranie. W ogóle to ciekawe jest to, że Tadżycy mówią na przykład w bardzo podobnym języku co irańskie Fardzi, czy też wiele uzbeckich miast, co najmniej właśnie niezwykłą wartość dla irańskiej kultury. I właśnie w ostatnich latach priorytetem polityki zagranicznej Iranu właśnie jest rozwój stosunków z Azją Centralną. Głównymi motywami takiej tej interakcji gospodarczych właśnie z republikami centralnoazjatyckimi była walka z sankcjami, ekspansja wpływów gospodarczych czy zróżnicowanie polityki zagranicznej. Iran ma dziś umowę z krajami EUG w sprawie strefy wolnego handlu. I właśnie w ubiegłym roku, w 2022, do Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu przybył właśnie prezydent Iranu. Natomiast do Iranu przybyli prezydenci Tadżykistanu i Turkmenistanu. Współpraca Iranu z Azją Centralną polega w sumie na możliwości tranzytu towarów przez terytorium Iranu, w tym eksportu, importu ropy i gazu, dostarczania energii elektrycznej, minerałów i produktów rolnych. Iran jest głównym ogniwem międzynarodowego korytarza transportowego północ-południe. Ten korytarz istnieje od 2000 roku. Został założony właśnie przez Iran, ale też przez Indię i Rosję, ale obecnie w projekt zaangażowanych jest ponad 10 państw. Cała ta trasa o długości tam 7000 km komunikacji morskiej, kolejowej, drogowej jest po prostu przepływem towarów między Indiami, Iranem oraz krajami Zatoki Perskiej, właśnie z Azją Środkową i krajami europejskimi. Ta trasa jest o 40% krótsza i o 30% tańsza niż np. taki kanał sueski. I w tym zakresie właśnie zainteresowane państwa zwracają szczególną uwagę na współpracę z Iranem i też realizację właśnie porozumienia z Ashgabadu. Podczas pierwszego spotkania Iranu z państwami właśnie Azji Środkowej, które odbyło się jesienią ubiegłego roku w Teheranie, skupiono się na współpracy tranzytowej. Wszyscy uczestnicy postanowili zwiększyć tranzyt towarów właśnie tam do 20 milionów ton rocznie. No jest to taki kolejny krok właśnie w kierunku rozwoju wielopłaszczyznowych stosunków właśnie Azji Centralnej z Iranem na tle możliwości interakcji właśnie w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, o której mówiliśmy wcześniej, o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i o Organizacji Współpracy Gospodarczej. Jeżeli chodzi o poszczególne państwa, no w sumie Iran graniczy z Turkmenistanem, granica ma 1200 km długości. Kraje są połączone 4 korytarzami drogowymi, kolejowymi, więc w sumie w rzeczywistości jakby Turkmenistan jest taką bramą Iranu do Azji Centralnej. Te 4 wspólne przejścia graniczne, otwarcie kolejnego przejścia granicznego dla handlu oraz uproszczenie wydawania wiz dla przedsiębiorców obu państw stanowiło podstawę właśnie do poszerzenia zakresu dwustronnych stosunków handlowych. W ubiegłym roku, w czerwcu chyba, podpisano zamknięty pakiet 9 memorandów obejmujący właśnie tą współpracę bilateralną w zakresie inwestycji, czy handlu, czy tranzytu. I wolumen wymiany właśnie między Iranem a Turkmenistanem w 2020 roku wyniósł 435 milionów dolarów, więc to jest ogromna kwota. Jeżeli chodzi o Kazachstan, bo to też w ubiegłym roku te stosunki między właśnie Iranem a Kazachstanem znacznie się zintensyfikowały. Porozumienia o współpracy w różnych dziedzinach, utworzenie wspólnych izb handlowo-przemysłowych czy Międzynarodowej Komisji Gospodarczej przyczyniły się po prostu do poprawy stosunków między Iranem a Kazachstanem. Duże znaczenie w sferze tranzytowej ma połączenie kolejowe z Iranem i uruchomienie pierwszego pociągu kontenerowego z Kazachstanu do Turcji właśnie przez terytorium Iranu.
Też Kazachstan ma strategiczne plany wobec irańskich portów, takich jak na przykład Bandar Abbas. W 2018 roku otwarto tu kazachski konsulat, czy właśnie jeden z irańskich portów w Zatoce Omańskiej na Oceanie Indyjskim. Ten handel między Kazachstanem a Iranem w ubiegłym roku wzrósł o 20% i osiągnął tam chyba prawie 530 milionów dolarów. W porównaniu z 2021 roku tam było 440 milionów dolarów, więc tutaj wyraźny wzrost. Też jeśli chodzi o w ogóle eksport z Kazachstanu, to głównie pszenica, jęczmień, fasola, zboża czy bawełna. Z Iranu są to daktyle, pistacje, żelazo i materiały budowlane. Jeśli chodzi o Uzbekistan, to też w ciągu ostatnich kilku lat doszło do rozszerzenia współpracy właśnie między tymi państwami, głównie w zakresie handlu, energii, rolnictwa czy wzajemnych inwestycji. I też we wrześniu ubiegłego podpisano kilkanaście umów właśnie między państwami. Głównym kierunkiem relacji gospodarczych między tymi państwami jest transport i logistyka. Też tutaj Uzbekistan wykorzystuje tą przepustowość portu Bandar Abbas. W ogóle Uzbekistan jest zainteresowany zwiększeniem obrotów handlowych, zabiega właśnie również o wykorzystywanie portów czy tego korytarza północ-południe do rozszerzenia eksportu. Jeżeli chodzi o Tadżykistan, to w tej chwili między państwami podpisano 17 umów właśnie o współpracy tutaj też również w handlu, czy w transporcie, energii, czy edukacji, turystyce. Też tutaj ciekawostka właśnie, że zwiększono liczbę połączeń lotniczych między tymi państwami. Jeśli chodzi o obroty handlowe, to między tymi państwami osiągnęły one 181 milionów dolarów, czyli ponad dwukrotnie niż w poprzednich latach. A jeśli chodzi o Kirgistan, jest ono najbardziej oddalonym państwem Azji Środkowej i ma w sumie najsłabsze związki gospodarcze z Iranem. Jednocześnie też w 2016 roku podpisał on 10-letnią umowę o współpracy właśnie z Iranem. Dwustronna wymiana handlowa między Kirgistanem a Iranem wynosi obecnie 80 milionów dolarów, no ale to jakby związane jest z tym, że państwo jest tak oddalone. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że Iran jest bardzo interesującym państwem i tutaj będzie się pewnie pojawiał jeszcze dużo w regionie, co jakby no, pokazuje właśnie tutaj to wzrost handlu w ostatnich latach, w ostatnim roku szczególnie. I też ta zażyłość właśnie, ta sentymentalna taka... takie podejście do regionu Azji Centralnej, właśnie tam chociażby jeśli chodzi o Samarkandę, gdzie jest dużo właśnie takich miejsc, które stanowią niezwykłą wartość dla irańskiej kultury, więc myślę też, że Iran tutaj w przyszłych latach jeszcze się nam pokaże i właśnie zwłaszcza w tutaj tym w kwestii tranzytu towaru właśnie przez terytorium Iranu. To bardzo ciekawe, ale w zasadzie dosyć logiczne, głównie przez te też zażyłości historyczne, tak jak z Rosją, że ten Iran też stara się tam coś działać. Tylko to jest dla mnie też trochę zaskakujące, że Iran jako państwo takie szyickie chce współpracować z tymi państwami, które są bardziej sunnickimi. To trochę mi tutaj tak nie gra w tym wszystkim, ale zarazem mam świadomość tego, że Iran prowadzi politykę zagraniczną taką, na którą po prostu każdemu pozwoli, że on w zasadzie nie prowadzi jej samodzielnie, tylko w ten sposób. Bardzo, bardzo ciekawe tak. Tak, to w ogóle też, jeśli chodzi o Iran, to on wcześniej też próbował jeszcze ze Związku Radzieckiego tam coś robić z Azją Centralną, ale po prostu Związek Radziecki i teraz Rosja blokowały te inicjatywy, więc też ta wojna otworzyła pewne możliwości nie tylko ze strony Azji Centralnej, ale też właśnie ze strony Iranu. To wszystko w zasadzie wytłumaczyło. No. To prawda. A dobra, to myślę, że ten element irański możemy zamknąć. Myślę, że będziemy mogli kończyć w tym momencie. Dzięki bardzo za naprawdę fajne nagranie o rejonie, o którym mało co się zazwyczaj wie, mało co się mówi, jest bardzo ciekawy. Przynajmniej zawsze mi się wydaje. I cóż, dziękuję Wam przede wszystkim, dziękuję osobom, które to słuchały i cóż, zapraszam do odsłuchania poprzednich i do odsłuchania następnych. Widzimy się następnym razem. Cześć.